Chciałem zajrzeć do mojej wkładki gramofonowej, bo się okazuje, że lewy kanał nagle zaczął mieć 3-decybelowy spadek. Zwróćcie uwagę na prawą cewkę. Zobaczcie, jak ona jest odchylona od pionu. Nie przylega też dokładnie do magnesu. No i zerwany jest jeden z przewodów. Wkładka 600 zł. No niezbyt dobrze to świadczy Sumiko. Z brzmienia jestem zadowolony, tylko denerwuje mnie ta różnica w kanałach 3 dB. Według danych producenta powinno być to 0,5 dB. Jaśniejsze przewody są do góry, bardziej czerwone są na dole, czyli bliżej mnie. Żeby prawidłowo ustawić te cewki, musiałbym je sklinować papierem z prawej i z lewej strony. No ale niestety nie jestem w stanie zmierzyć, jaka grubość powinna być tego papieru. Zatem one są skierowane górą do siebie, czyli z tą stroną, gdzie nie ma magnesu. A chyba podaruję sobie naprawę tej wkładki. No szkoda. Wkładkę trzeba tylko naprawić, żeby naprawić w sensie, żeby przylutować ekran i ten przewód, który tu wisi w powietrzu, który tam gdzieś widać. Dobra, dam sobie spokój z tą wkładką. Kupię inną po prostu. Będę omijał już te produkty z daleka. Tutaj widzicie parametry jednego kanału, a to są parametry drugiego kanału. Jak widać, jest mała różnica. Złożyłem, polutowałem. No niestety ta różnica nawet w impedancji o jakieś 20 mH powoduje dużą różnicę między kanałami sięgającą 3 dB. Przy wzmocnieniu sygnału z 5 mV, który jest indukowany w tej wkładce do tych powiedzmy 1,5 V na wyjściu przez wzmacniacza gramofonowego. No i niestety ta wkładka okazała się bublem. Szkoda. Jak już Wam zdążyłem powiedzieć, wkładka Sumiko Pearl okazała się mocno niezrównoważona, jeżeli chodzi o balans kanałów. Jeden kanał bardziej wzmacnia, więc postanowiłem ją zachować, ale zdjąć ją z tego ramienia i założyć inną wkładkę. Jak dokonać zakupu, nie wydając zbyt dużo pieniędzy, a chcąc kupić dobrą wkładkę? Można pokusić się o vintage. Tutaj mamy Technicsa P34, wkładkę, która w systemie TP4, T4P, wkładka, która jest starą wkładką, że wyposażymy ją w igłę eliptyczną, ze szlifem eliptycznym, no ale tu jest problem, bo igła oryginalna jest złamana, no i jak co tutaj zrobić? No można kupić we wspomnianym sklepie pasującą wkładkę od innego systemu. Tak też uczyniłem, ale żeby zastosować w moim headshellu, potrzebuję specjalny adapter. I tak to się nazywa. No i teraz to zmontuję. Tutaj trzeba zablokować wkładkę śrubą. No i dopasować igłę. I ten system zamontuję zamiast tamtej Sumiko w moim gramofonie. Ale zrobię to dopiero po jego remoncie. Mój prywatny gramofon Technics SL20 ma taki mankament. Oczywiście na te naklejki proszę nie patrzeć. Ma taki mankament, że ma niestabilne obroty z tego powodu, że wypadło łożysko z obudowy. Oczywiście nie będę tego polerował ani nic robił z tą obudową. Z tego względu, że to jest mój prywatny, mi to nie przeszkadza. Najważniejszy problem to ten napęd. Jeszcze zanim go nie zdemontuję, pokażę Wam, jak wygląda. Okręt pod zmianę obrotów, dźwignia opuszczania windy, odważnik, przeciwwaga dla wkładki gramofonowej, regulacja dwóch prędkości. Pod talerzem mamy napęd paskowy. Pasek jest wymieniony kilka lat temu, ale chyba będzie do wymiany
widzicie, jaki jest zabrudzony. To niestety trzeba wyczyścić, ale nie jest to takie proste do wyczyszczenia. Ten oset tutaj pochodzi właśnie z paska. Pasek jest dobry. Trzeba tylko przeczyścić trochę z tego pyłku. Mamy oś gramofonu i tu właśnie ten winowajca. Tam w środku łożysko mosiężne zostało troszeczkę obluzowane. Jaki mamy zakres napięcia? 220, 240. Dobrze, przełączyłem na 240. Gramofon kupiłem bardzo dawno temu. Było to jeszcze w latach 80., ale już nie pamiętam, czy to był 87 czy 88. Dlatego tutaj z tej dykty, która jest z tej strony i obudowy drewnianej, wkręty już wychodzą bardzo łatwo. Ten gramofon był już parę razy rozbierany i modernizowany przeze mnie. Oczywiście jakieś modernizacje może zrobić 15-latek bez doświadczenia. Sami możecie sobie wyobrazić. Ale był taki czas, że ten gramofon rozbierałem kilkukrotnie, żeby zmienić ukablowanie, żeby zrobić coś z ekranem i innymi podobnymi sprawami w gramofonie. Tutaj mamy inną śrubkę, inny wkręt do drewna. I tak gramofon wygląda w środku. Mamy ekran i połączenia przewodów. Widzicie, kiedyś próbowałem lepszych przewodów. Tutaj są jakieś tam przewody, które sporo pieniędzy kosztowały. Tutaj mamy stabilizator, zasilacz dokładnie. Tutaj stabilizator obrotów silnika. I tu mamy silniczek. Jak widzicie, ma on więcej przewodów niż dwa. Z tego względu, że jest tu także impulsator. No i to generalnie całość. No i oczywiście ten przełącznik obrotów. Jest to gramofon całkowicie manualny, ręczny. Tutaj nie ma wyłączania po dotarciu płyty w strefę lead-out. Nie ma też automatycznego włączenia, przenoszenia ramienia na powierzchnię płyty. To jest typowy manualny gramofon z bajecznym wow and flutter. Tak wygląda silniczek po wyciągnięciu. Tak po zdjęciu metalowego ekranu to wygląda. No, to wszystko jest tutaj do umycia. Spolimeryzowany tłuszcz. Nie pamiętam, żebym to smarował. Być może poprzedni właściciel, od którego ten gramofon odkupiłem, coś tu próbował robić. Ja to ważne, ja tego nigdy nie rozbierałem. Nie wiem, co w tym silniku tutaj się stało, że on taki jest, widzicie, oklejony czymś. Dobrze, jeszcze muszę tutaj rozebrać te elementy i wyciągnąć środek. Teraz możecie zobaczyć, to są elementy, które są odpowiedzialne za zliczanie obrotów silnika. Te tutaj dwie cewki. Oczywiście tutaj są szczoteczki. I tamto nieszczęsne łożysko, które muszę osadzić. Tutaj mamy podkładkę. Też widać, że ta podkładka troszeczkę jakby miała wadę. No, przy okazji wyczyszczę komutator. Tutaj o, jakieś kluchy są. No, no, myślałem, że Japończycy troszeczkę lepiej składają te elementy. No ale niestety. Jakieś kluchy. Czy to można zdjąć w jakiś ładny sposób, czy trzeba wybić? Trzeba wybić. No niestety. Zdjęte. Możemy wyjąć silniczek i wymyć to wszystko. Tutaj w środku już umyłem. Okazuje się, że to jest taki sposób mocowania tutaj tego łożyska, że ono może się wyginać na różne strony, bo ono jest osadzone w tym pierścieniu. Czyli nie może być na stałe,
ale poprawiłem to mocowanie tak, żeby mi ten to łożysko nie było luźne, bo było bardzo luźne i obracało się w jarzmie. Dobrze, teraz muszę jeszcze wyczyścić wał, który gdzieś położyłem i nie wiem gdzie. Jak się przyjrzycie na wale, to tutaj widać pewną szorstkość. To muszę spolerować, żeby to było równiutkie. Silniczek złożony i działa. Widać poruszających się przewodach. Że się włączył. Silniczek zamontowany. Niestety podkładki już nie są najlepszej jakości. Ta, no i na przykład ta jest pęknięta już od dłuższego czasu. Więc tak dokręcam, żeby ich nie zniszczyć. Chodzi tylko o to, żeby dobrze był zawieszony silniczek. Ok. Gdy pierwszy raz rozebrałem ten gramofon, to dziwiła mnie ta plama. Zwróćcie uwagę, tutaj jest takie puste miejsce. I ono jest widoczne z tej strony. No i teraz okazało się, dlaczego ta plama występuje w tym gramofonie. Odpowiedzią jest to, że silnik był smarowany jakimś oliwą. Dobrze, skręćmy to. Oczywiście mógłbym to zrobić przy okazji, jak to robię, czy uzupełnić takim filcem, ale mi to naprawdę nie przeszkadza. Tak, przy okazji się okazało, że pasek można by było wymienić. To już jest nieco luźny, ale wymiana paska jest tak prosta, że nie będę przecież pokazywał tego na filmie. O! I jak ładnie chodzi. Slip matę też można wyczyścić. Żeby nie była taka brudna. I po serwisie. 35 minut. Trwało to wszystko. Oryginalnie w tym gramofonie gniazdo takie nie występowało. Tutaj przechodził na zewnątrz przewód zakończony dwoma wtykami cinch i przewód do uziemienia. Ja to przerobiłem i wstawiłem gniazdo pomiarowe, używane w sprzęcie pomiarowym. Jest to gniazdo Lemo. Zaraz wam pokażę wtyk. To jest wtyczka. Jak widzicie, tutaj ta część się przesuwa, ona pracuje i tak wyglądają bolce złocone. Jeszcze na zakończenie pokażę wam tabliczkę znamionową. Jest to Technics model SL20 FG Servo Player, czyli układ z kontrolą. Zaraz pokażę i omówię to. Układ z kontrolą obrotów. Producent Masushita Electric, made in Japan. Kupiłem go bardzo dawno temu i powiem szczerze, że rzadko przykładałem uwagę do tego, w jakich warunkach ten gramofon pracował, a pracował czasami w ciężkich warunkach. Więc to, że on jeszcze działa, świadczy o tym, że to jest produkt bardzo trwały. Czy poleciłby ten gramofon? Oczywiście. Używam go, jestem z niego zadowolony. Ma niskie drżenia, ramię za bardzo nie wyłapuje dźwięków z otoczenia. Dlatego też uważam, że jest to udana konstrukcja. Natomiast samo brzmienie jest zależne od wkładki. Tu mam drugą wkładkę, o klasę lepszą niż ta tutaj. Ale czasami lubię sobie posłuchać lekkiego dźwięku, jaki daje ta oryginalna wkładka Technicsa. Czy ona nie była stosowana z tym gramofonem, ona była stosowana z innymi gramofonami. Niemniej okazyjnie kupiłem i brzmienie mi się podoba. Tutaj jest igła trochę inna niż oryginalna. Igła jest to. No, płyta się kręci trochę za szybko, ale to można skorygować zaraz. Dla 45 też jest troszeczkę za prędko. Zaraz to sobie skoryguję. Od tego komórkowego
miernika obrotów. Mój smartfon niestety nie ma zbyt dobrych czujników wykorzystywanych przy obliczaniu obrotów. Lepszy jest coś takiego. I czym oświetlić taki stroboskop? Zwyczajną żarówką złożoną z LEDów. Czy gramofon działa i odtwarza muzykę? No to trzeba się przekonać. Omówmy sobie krótko, jak działa układ regulacji obrotów silnika w gramofonie SL20. Na wale silnika widzieliśmy przymocowane takie uszy do tego uzwojenia i te uszy dawały nam sprzężenie magnetyczne z cewkami, które były obok szczotek. No i tak, ten generator częstotliwości jest mechanicznie przymocowany do wału silnika. Jego częstotliwość jest proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika i sygnał wytworzony przez generator jest wzmacniany przez specjalny wzmacniacz, a potem przemieniony jest na sygnał prostokątny. To jest obwód kształtowania impulsu. Tu macie puls, shaper, circuit. Następnie ta fala prostokątna jest przekształcana w impuls wyzwalający. Tutaj trigger pulse mamy. I ten impuls wyzwalający jest używany do generowania fali prostokątnej o stałej amplitudzie ES, szerokości impulsu TS i częstotliwości T. To jest bezpośrednio związane z prędkością obrotową silnika. Następnie układ scalony przekształca nam tę falę prostokątną, falę narastającą i ona jest używana jako napięcie sterujące silnikiem. Tutaj mamy EI. Jeśli prędkość silnika będzie za duża, wtedy sygnał wyjściowy z generatora częstotliwości będzie wyższy niż normalnie i powoduje zmniejszenie tego tutaj okresu T dla sygnału prostokątnego. Powoduje to wzrost napięcia sterującego silnikiem EI. Zatem napięcie sterujące silnikiem jest proporcjonalne do prędkości silnika. W komparatorze napięcia napięcie sterujące silnikiem EI jest porównywane do napięcia odniesienia ES przez N. Jest ono dostarczane do obwodu ze specjalnego generatora, czy może nie tyle generatora, co układu wytwarzający napięcie wzorcowe ES. Tutaj przez dzielniki trafia ono do komparatora. Wyjście z komparatora i napięcie EC jest rzeczywistym napięciem sterującym silnik, które ustawia prędkość silnika na podstawie sygnału dostarczonego przez generator częstotliwości w silniku. Potem mamy jeszcze tutaj, w tym miejscu, dwunastka. To jest kompensator fazy. Jest on używany do sprzężenia zwrotnego składowej zmiennej napięcia silnika do komparatora w celu poprawy stabilności obrotowej tego silnika. Jeszcze przy okazji, jak już mamy skany z instrukcji serwisowej. Tutaj macie sposób ustawienia tej igły w sposób pionowy do powierzchni płyty w tym miejscu. To jest bardzo ważne, żeby poprawnie były odtwarzane wszystkie częstotliwości zapisane na płycie. Mamy tutaj dane techniczne. No najważniejsze dla nas tutaj to jest wow and flutter, czyli drżenie i kołysanie dźwięku. Mamy tutaj według RMS i według normy DIN. Dla nas bardziej interesuje norma DIN z tego względu, że polskie urządzenia były właśnie z tą normą skojarzone. Jak widzicie, jest to 0,08% i to jest bardzo dobry wynik. Rumble, czyli zakłócenia pochodzące od gramofonu, są na poziomie minus 65 dB lub minus 40 dB w zależności od normy, którą mierzymy. Wiadomo, zasilanie mamy aż do 240 V. Konsumpcja energii z sieci to jest 2 W, rozmiary, to jest typowy rozmiar gramofonu od dużej wieży, waga 5 kg, bo jest wykonany z drewna. Ramię tego gramofonu jest w kształcie litery S, jest to ramię wykonane z rurki
jest typu balansującego. Chodzi o to, że zachowuje się jak na przykład waga balansowa. Efektywna długość ramienia 220 mm. Tutaj właśnie overhang, który wcześniej mówiliśmy, to jest to. Jest 14 mm. Tracking error angle, czyli to jest błąd kąta prowadzenia tej wkładki do poprawy. Tutaj mamy dane, które musimy wprowadzić i ustawić specjalnym szablonem. Ja ten szablon Wam pokazywałem. Także o wkładce chciałem jeszcze parę słów powiedzieć, ponieważ wkładka jest może nie tyle do końca oryginalną wkładką, ponieważ mam inną igłę, która pasuje do tej wkładki. I tak szczerze powiedziawszy, zalety tej igły raz z wkładką P34 od Technixa to jest szczegółowy przekaz, to są dobrze odtworzone sybilanty, mają wyraźne wokale w tej muzyce. Ten zestaw odtwarza super chóry i opery, ma wyraźną górę, ma bardzo wysoką dynamikę, jak na mój gust. Bardzo energetycznie odtwarza muzykę. Wkładka jest lekka, ma małe szumy i wraz z upływem odsłuchu taką właśnie zauważyłem tendencję moją do odkręcenia gałki głośności coraz bardziej w prawo. Najważniejsze, że dźwięk jest czysty, nie jest podbarwiony rezonansami. Jedynie co słychać, to tylko i wyłącznie zakłócenia pochodzące od samego gramofonu. Wkładka ta jest dobra do opery, jazzu, metalu, muzyki folkowej, instrumentalnej, ale nie polecam jej do muzyki elektronicznej, techno i popu. Z tego względu, że jak powiedziałem wcześniej, jest lekko rozjaśniony dźwięk. No i wady, mianowicie lekkie wycofanie basu, dlatego nie polecam jej do muzyki elektronicznej. Ale to też zależy od przezmacniacza i jego parametrów. Wkładka jest lekka, więc wyłapuje rezonans ramienia. Równowaga przesunięta jest w górę pasma. Też wkładka wyłapuje niektóre częstotliwości w zakresie średnich tonów z otoczenia, ale jest to tak znikome, że na granicy percepcji wręcz. Niestety w tym momencie potrzebujemy także adapter do zwykłego Headshella T4P, ponieważ wkładka jest właśnie do mocowania tego typu Technixa, Hitachi i tak dalej. Jest w miarę tania, bo można ją kupić za jakieś 200-300 zł. Ale gdyby ktoś od Was żądał więcej niż 200 zł, to kupcie sobie ATN 311 EP. Wkładka niestety jest bardzo wrażliwa na zniekształcony i przesterowany sygnał pochodzący z płyty. Bardzo szybko można się zniechęcić do nowoczesnych masteringów. Niestety wiele płyt, które dzisiaj jest masterowanych, no ten sygnał przesterowany ma. Mam taką płytę zespołu Bolzer, Hero się nazywa. Pierwszy utwór na tej płycie, na każdej wkładce, którą mam, jest odtwarzany w straszny sposób. Tam słychać straszne zniekształcenia. Sygnał byłby, jakby był przesterowany podczas zapisu na płycie. Ale co jeszcze można powiedzieć o wkładce? No ma niestety niski poziom sygnału. I to jest jakieś 2,7 V. Jest ona trochę cichsza od tej wkładki Sumicoperl. Jaki werdykt? No jest to bardzo dobry vintage, oferujący żywiołowy przekaz, nieco wpasowany synonim dźwięku Technixa. I tu uwaga, jeżeli kupicie taką wkładkę, to igła EPS34CS jest ze szlifem, szlifem sferycznym, czyli tym kulistym. I ta igła ma dużo gorsze brzmienie niż igła ATN3472SE, bo to jest szlif eliptyczny. Bardziej, lepiej dopasowuje się do rowka wyciętego na płycie. Ja z gramofonu Technixa jestem bardzo zadowolony, pomimo tej ręcznej obsługi. Polubiłem jego pracę. Więc jeżeli Cię nie zraża to, że trzeba tutaj ręcznie obsługiwać gramofon, to ze spokojem mogę Ci go polecić. Troszeczkę odciążyć trzeba ramię. Ono pracuje dobrze z wagą 1,5 grama, 1,6 jeszcze za dużo, tam jest odważnik i go trzeba przesunąć trochę w tamtą stronę. Jeszcze mamy za dużo, to jest ostatnia regulacja, 1,48, no super. Tracking też mam już ustawiony,
Mam taką specjalną płytę. To jest właśnie ta płyta. Pewnie przyda się przy pracy z tym gramofonem. No ten gramofon też będę musiał pobawić się z nim, ponieważ ma nieoryginalne nóżki. Te nóżki nie tłumią wibracji. Ale to jest pieśń przyszłości. Na razie pobawiłem się z Technicsem. Na zakończenie filmu o gramofonie Technics SL20 pragnę Wam przypomnieć, że gramofon jest mój, prywatny. Zrobiłem tylko niezbędną pracę, mianowicie tutaj poprawa mocowania tego łożyska, które objawiało się pewnymi wibracjami i było to słyszane w czasie pracy i odsłuchu, zwłaszcza na słuchaweczkach. Gdy coś się znowu zepsuje, oczywiście będę mógł do tego gramofonu zajrzeć i poprawić to. Wymieniłem przy okazji jeszcze wkładkę na Technicsa. Niechże gramofon Technics z Technicsem pracuje. Mimo że wkładka jest o klasę gorsza od wkładki, która tu swego czasu pracowała, mianowicie Sumico Pearl, to jednak brzmienie jest przyjemne. Praca gramofonu też w tej chwili jest nienaganna. Parę godzin już płyty posłuchałem. Myślę, że ten film pokazał Wam, jak taki gramofon wygląda w środku. Chodzi mi o tę serię Technicsa. I na jakiej zasadzie pracuje ten układ nadzoru obrotów silnika. Myślę, że gdyby polski Bernard miał taki system, czy Daniel miał taki system stabilizacji obrotów silnika, byłyby to rewelacyjne urządzenia. Tam jeszcze do poprawy była sprawa ramienia w Bernardzie. Zresztą odsyłam do filmu o gramofonie Bernard, który też był u mnie na kanale. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Życzę zadowolenia ze sprzętu, który posiadacie. Do następnego razu.